Już od kilku tygodni funkcjonują w naszym kraju przepisy, które ograniczyć mają popyt na torebki foliowe. Główną przyczyną konieczności zmniejszenia ich zużycia jest troska o środowisko. Torebki plastikowe, choć tanie i lekkie, są niezwykle szkodliwe. Potrafią rozkładać się nawet kilkaset lat. A gdyby ta foliówka degradowała się tylko kilka miesięcy? Produkty tego typu, biodegradowalne, tworzone były w ramach projektu Biogratex, flagowej inicjatywy Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Pomysł w Biogratexie był następujący, że czemu mamy rezygnować z tworzyw sztucznych? Róbmy takie tworzywa sztuczne, takie materiały z tych tworzyw sztucznych, z polimerów, po pierwsze biodegradowalnych, które będą się rozkładać w środowisku naturalnym, a po drugie polimerów, które będziemy pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. Badacze zaczęli więc zamiast polietylenu korzystać z poliaktydu. Poliaktyd może być pozyskiwany ze źródeł naturalnych, takim jakim jest kukurydza. Metoda fermentacji, otrzymywanie kwasu mlekowego, jego polimeryzacja powoduje, że otrzymujemy polimer, z którego możemy wytwarzać różne materiały. Materiały po czasie użytkowania, jakim przewidzimy, możemy je z powodzeniem kompostować w kompostowni i tym kompostem użyźniać glebę. To wprost prowadzi nas do praktycznej odsłony modnego ostatnio terminu, jakim jest gospodarka cyrkularna. Zanim jednak do niej dojdzie, cały proces tworzenia produktów musi zostać solidnie przebadany. Takim podstawowym celem badawczym, badań, którymi się zajmowałem w ramach projektu Biogratex, była ocena tej struktury nadcząsteczkowej, tej krystaliczności tych polimerów, od których będzie zależeć ich właściwości użytkowe. W ramach prac prowadzonych w ramach projektu Biogratex sprawdzaliśmy kompostowanie w środowisku naturalnym na terenie Krakowa, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, ale także były prace prowadzone w Bułgarii. W ramach projektu Biogratex, którego kierowniczką była profesor Izabela Krucińska, stworzono wachlarz produktów z różnych dziedzin. Doktor Puchalski pracował nad tymi dedykowanymi dla rolnictwa. Z punktu widzenia zastosowań dla rolnictwa to są dwa typy rozwiązań w postaci włókni. Jest to włóknina do ściółkowania, to znaczy w okresie letnim, kiedy mamy wegetację roślin, ściółkujemy pola. Włóknina ma kolor czarny, tak żeby wspomagać tutaj zatrzymanie odpowiedniej temperatury gleby, co powoduje poprawę rozwoju roślin. Innym aspektem, jeśli chodzi o włókniny, jest włókniny okrywowe w okresie zimowym. Czas degradacji zależny jest od konkretnego produktu, ale wynosi on od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Czy cokolwiek po nich zostaje? Polimery biodegradowalne rozkładają się do bardzo prostych związków. Ostatecznie pojawia się co najwyżej emisja dwutlenku węgla, ale spokojnie nie jest to taki poziom jak w przypadku spalin samochodowych czy też innych efektów cieplarnianych. Nie tylko w ramach Biogratexu próbowano stworzyć biodegradowalne wyroby. W ramach projektu Biomasa jednym z kluczowych spraw to było wykorzystanie biomasy, która zalega na polach uprawnych, która zalega u rolników, do właśnie między innymi syntezy i produkcji wyrobów. No i teraz sęk w tym, co z tymi odpadami zrobić. No i w ramach projektu Biomasy było kilka różnych ciekawych koncepcji. Jedną z nich właśnie była wytwarzanie tego polimeru. My w ramach tutaj naszych prac, naszej jednostce, naszej katedrze też zajmowaliśmy się pracami związanymi z biomasą. Ja osobiście analizowałem strukturę krystaliczną właśnie tych odpadów biomasowych oraz produktów, które powstały poprzez ich przetworzenie. A mianowicie dążyliśmy do tego, żeby uzyskać włókna tak zwane mikronanocelulozowe o dobrej jakości, które mogą być zastosowane w różnych innych dziedzinach życia. Mamy tutaj jednym z naszych osiągnięć, naszych moich kolegów i koleżanek, są kompozyty dźwiękochłonne. Moim celem była ocena jakości tej celulozy, właśnie między innymi technikami rentgenograficznymi. Był też opracowany polimer, z którego były robione włókniny, którymi możemy też również okrywać pola. A dlaczego warto być naukowcem? Naukowcem warto być z kilku powodów, ale podstawowym to jest chęć poznawania świata otaczającego. Człowiek stara się odkrywać rzeczy na nowo, stara się poznawać ten świat, w pewnym sensie trochę rywalizując też z innymi. To jest taka w pewnym sensie trochę taka pasja.